Witajcie, kochani. Słuchajcie, kochani, wiem, że w sobotę nie było filmu i bardzo Was za to przepraszam, natomiast dzisiaj przychodzę do Was już z jedną książką, ale mam taką cichą nadzieję, że popchnę Was w jej kierunku, jeżeli jeszcze się wahacie. A tymczasem bardzo Was chciałam przeprosić ku woli wyjaśnienia za to, że w sobotę nie było filmu, ale w tym dniu jakoś, tak wiecie, nie myśleliśmy za bardzo o nagrywaniu, dlatego że świętowaliśmy wesele, ślub naszych znajomych, Klaudii i Łukasza. Pozdrawiam Was serdecznie, jeżeli oglądacie. To było przepiękne miejsce, przepiękny dzień, przepiękne emocje, przepiękne uczucia, przepiękna para młoda i wszystko ogólnie grało, tak wiecie, na tip-top. Dlatego też totalny relaks i chill-out również w moim życiu nastąpił tego dnia. Dlatego teraz wracam z podwójną energią i z podwójną siłą tutaj do Was na kanale, aby opowiedzieć Wam o tej wyjątkowej książce. Dla mnie wyjątkowej. Co wyszeptał nam deszcz? Muszę Wam powiedzieć, że ja w tej książce przepadłam po prostu. Ona mnie rozbroiła. I nie mówię tego na fali tego, że w ogóle ta książka jest bardzo popularna w BookMediach, w BookTubie, bo skłamałabym. Sięgnęłam po nią dlatego, że wyjątkowo w supermarkecie zobaczyłam, że jest ona w ofercie. Cena była bardzo fajna, bo to raptem 22 zł. Więc stwierdziłam, dobrze, widziałam tą książkę gdzieś tam na BookMediach, na Bookstagramie, na BookTubie, więc myślę, dobra, sprawdzę, zobaczę, jakie tam zachwyty są nad tą książką, czy to w ogóle warte jest uwagi i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że zgadzam się z nimi w zupełności. Dla mnie to jest historia sztos. I o ile jest to po części przewidująca historia, o tyle tyle, ile to ma w sobie mądrości i morału, ale nie jest moralizatorskie, ani takie, wiecie, sztywne, to po prostu szapoba. Joanna Balicka zrobiła w tej książce niebywale dobrą robotę. Przedstawiła naprawdę dwójkę młodych ludzi w bardzo takim, wiecie, niebezpiecznym wieku, w bardzo dojrzałej oprawie. I to jest naprawdę świetna sprawa w tej książce. Poza tym tą książkę czyta się bardzo szybko. Ja ją przeczytałam w 2 dni. Nie potrafiłam się od niej oderwać. Wciągnęła mnie totalnie. Były momenty, że denerwował mnie główny bohater, czyli Rain. Zaraz Wam objaśnię fabułę. Natomiast chcę Wam na wstępie powiedzieć, póki to pamiętam, że Rain bardzo mnie na początku denerwował swoim sposobem bycia, swoim gwiazdorzeniem. Natomiast później, kiedy weszła na scenę Olivia i jej natura, jej temperament, Rain został wyciszony i nawet go polubiłam i nawet, powiem szczerze, zaimponował mi w końcu tej opowieści. Natomiast do brzegu i od początku. Więc od początku, moi drodzy, jest to historia Raina i Olivii, którzy mają 9 i 11 lat. Olivia ma 9, Rain ma 11. Jest to para przyjaciół, którzy znali się od dzieciństwa i obiecali sobie, że nigdy się nie rozstaną i że nigdy się w sobie nie zakochają. O ile początkowo to, że się w sobie nie zakochają, dotrzymali, o tyle to, że się ze sobą nigdy nie rozstaną, niestety tak się stało, rozstali się. Rozstali się, kiedy Rain trafił na menedżera, który zdecydował się poprowadzić go w stronę sławy, czyli jest piosenkarzem, który rapuje. I w tym momencie Rain, można powiedzieć, że wyniósł się z domu despotycznego ojca, agresywnego, uzależnionego, w inne zupełnie środowisko, które go doceniało, które pchało go do przodu, przy którym się rozwijał. Oczywiście samo wyciągnięcie go z tego środowiska nie było łatwe, dlatego że ojciec na początku w ogóle nie chciał słyszeć o karierze muzycznej swojego syna. Chciał mu to zablokować, wyrzucił wszystkich ludzi, którzy otaczali Raina z tego środowiska muzycznego od siebie z domu. Mimo wszystko cały ten jego menedżer tak poprowadził rozmowę z jego ojcem, że on finalnie zgodził się. Oczywiście zgodził się, ale też się syna wyrzekł w tym momencie, podpisując zgodę na to, że stanie się gwiazdą. I tak, zostawił Oliwię i wyjechał na drugi koniec kraju robić tam sławę, karierę.
I co? Oliwia została w trakcie tak naprawdę ich znajomości. Rain wiedział, że Oliwia ma słabe zdrowie, że bardzo często łapie infekcje, że bardzo często jest chora. No ale jak wyjechał, stracił możliwość kontaktowania się z Oliwią. Tak naprawdę nie jest to wyjaśnione w tej książce, dlaczego stracili kontakt. Natomiast Oliwia w swoim, tak jakby wiecie, rozdziale, który do tego nawiązuje, mówi, że po prostu to urwanie kontaktu nastąpiło tak jakby z dnia na dzień. Ona nawet do końca nie wie, co stało za przyczyną. Natomiast Rain mówi, że tak, wciągnęła go sława i używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, że po prostu o Oliwii nie tyle, że zapomniał, co uważał, że jeżeli nie będzie się odzywał, będzie dla niej lepiej, niż gdyby miał mieć na nią zły wpływ. I słuchajcie, dojrzewają, dorastają, mijają lata. Oliwia dowiaduje się, że jest śmiertelnie chora. Praktycznie rzecz biorąc nieuleczalnie. Ma raka płuc. Dowiaduje się o tym w momencie, kiedy ten rak już bardzo silnie się w tym jej organizmie gości i podejmuje różne terapie. Niestety te terapie nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Dlatego też, będąc w fundacji, która zajmuje się osobami chorymi i z braku kontaktu z Rainem, a z chęcią nawiązania go na nowo, decyduje się za udziałem tej fundacji sprowokować to spotkanie jako gwiazdor i fanka. I oczywiście dochodzi do tego spotkania wbrew lekarzom, wbrew rodzicom, którzy bardzo niepokoją się o stan zdrowia swojej córki, dochodzi do tego spotkania i spotykają się Rain z Oliwią. Oczywiście na samym początku są bardzo zaskoczeni, niebywale Oliwia czeka na ten moment spotkania z Rainem. Jego uczucie do niego absolutnie nie wygasło pomimo tylu lat. Wręcz przeciwnie, zmieniło się, ewoluowało w inny sposób, bardziej dojrzały. I słuchajcie, moi kochani, Rain, to właśnie chyba mnie najbardziej zdenerwowało. Przy tym spotkaniu reaguje bardzo dziwnie. Zamiast się cieszyć, to po prostu reaguje jakimiś dziwnymi nerwami, jakimiś dziwnymi pretensjami, zamiast cieszyć się chwilą. Ale z chwilą, kiedy menedżer właśnie tam siada razem z nim i tłumaczy mu, dlaczego ta dziewczyna skorzystała z takiej pomocy fundacji, do niego dochodzi, że Oliwia jest chora. I w tym momencie zaczyna się walka o życie, również dla Reina, o życie Oliwii. I tutaj tak naprawdę, moi drodzy, od tej historii spotkania, ta historia ma zupełnie inny wydźwięk. I o ile Rain w pierwszej części bardzo mnie złościł i jego postawa również bardzo mnie tutaj tak jakby irytowała, o tyle w drugiej części nie mam mu nic do zarzucenia. Pod wpływem tego, że dowiaduje się, że Oliwia jest nieuleczalnie chora, zmienia postrzeganie ich związku, już nie boi się o tym mówić jako o związku, ich relacja z przyjaźni przechodzi w stan miłości. Jedyne, do czego ja mogę się przyczepić w tym momencie, i wybaczcie, że to powiem, to jest to, że w tej książce brakowało mi takiego przejścia z tej przyjaźni właśnie do etapu związku, miłości, bo tutaj to jest takie, wiecie, dzisiaj mamy przyjaźń, jutro mamy miłość. No i taki, dzisiaj jesteśmy normalnie przyjaciółmi, jutro jesteśmy w związku. Tutaj tego mi troszeczkę brakowało. Nie mówię, żeby to było lanie wody przez kilka stron, ale takie fajne przejście, dlaczego oni, nie wiem, zdecydowali się jednak być razem, dlaczego ten związek zaistniał. No nie wiem, ale tutaj mam taki mały zgrzyt. To chyba tak naprawdę jedyne elementy, które tej książce mogę zarzucić, czyli na początku to zachowanie Reina, które ja oceniam subiektywnie, moi drodzy, nie sugerujcie się, bo możecie mieć zupełnie inne odczucia i to jest okej. Natomiast tutaj takim zarzutem do tej książki jest to, że tutaj ta relacja przyjaźń i relacja miłość dla mnie jest nie jest oddzielona taką kreską, tylko takie nie wiadomo co i nagle związek. Także to jest tylko i wyłącznie moje zdanie na ten temat, którego mi w tej książce brakowało. I właśnie od tego momentu spotkania ich relacja nabiera zupełnie innego wymiaru i tutaj dzieją się już rzeczy, o których Wam nie powiem, dlatego że podejrzewam, że nie byłoby to
dobre dla tej książki, żebym Wam mówiła tutaj o zakończeniu, bo uważam, że to powinniście sobie jakoś sami sięgnąć po tą książkę i zdecydować, czy to zakończenie się Wam podoba. Jeżeli będziecie mieć pytania odnośnie tej książki, na zasadzie, jeżeli bardzo jesteście ciekawi, a nie chcecie jej czytać, to napiszcie na Instagramie czy też na Facebooku, chętnie Wam odpiszę, jak się ta książka kończy i czy jak też ona, w jaki sposób ta akcja się tam rozgrywała pod koniec tej książki. Natomiast wybaczcie mi, ale o końcu tej książki Wam nie powiem. Ujęła mnie ta historia prawdziwością tego, co się naprawdę zdarzyło i tego, że Rain po prostu dla niego w momencie, kiedy Olivia do niego przyjechała i zdecydowała się go spotkać, ta kariera przestała się liczyć. Oczywiście on na samym początku, jeszcze w tej pierwszej części książki, ja to nazywam częścią książki, to nie jest tak, że ta książka jest podzielona na części, ale dla mnie tak naprawdę to elementem kluczowym tej książki jest spotkanie Olivii z Rainem i dlatego je tak dzielę. W pierwszej części książki mamy tutaj też do czynienia z elementem uzależnienia, elementem narkotykowym, bo Rain po jednym z koncertów dostaje zapaści, traci przytomność, przedawkowuje dopalacze i narkotyki. No i to się właściwie odbija też na jego zdrowiu, musi na chwileczkę zejść ze sceny, musi iść na terapię, pracuje nad sobą. No i w tym momencie właśnie ta Olivia się pojawia w jego życiu i w tym momencie jego życie tak naprawdę odsunięte jest na bok i jest sprawa większej wagi, większej rangi, czyli zajęcie się Oliwią i jej zdrowiem. I tutaj w tym momencie dla mnie ta książka nabiera mocnych rumieńcy i takiego silnego przekazu. Rain zmienia się o 180 stopni. Olivia, bardzo postawa Oliwii mi w tej książce imponuje, dlatego że to jest dziewczyna, która wszystko bierze na klatę i ona wie, że umiera, tak powiem to. Ona wie, że umiera i ona podchodzi do tego bardzo dojrzale, bardzo też cierpliwie. Znosi to wszystko, ale no nie pozostaje jej nadzieja, że coś się zmieni na lepsze. Ona się doskonale liczy z tym, co będzie dalej i jest niebywale silną kobietą. Książka kończy się dla mnie słodko-gorzko. Jak ogólnie cała jej treść jest też słodko-gorzka. Na pewno koniec jest tragiczny, natomiast samo przeprowadzenie przez najgorszą chwilę w życiu Raina jest bardzo wyważone, bardzo takie dojrzałe. I ja za tą książkę bardzo ją lubię, za to, że taką dojrzałość nam tutaj przekazuje. Na to, jak los bywa przewrotny, na to, jak na wiele rzeczy nie mamy wpływu, jak musimy się pogodzić z nieuchronnością tego, co nas spotyka. To jest naprawdę silny przekaz i ja bym chciała, żeby ludzie młodzi ją przeczytali, dlatego że mimo że tego, że jest tutaj dość mocny wątek narkotykowy i uzależnieniowy, to myślę, że ta książka niesie w sobie potężną moc miłości i taki, wiecie, taki ukłon w tą stronę. Dlatego ja Wam bardzo rekomenduję tą książkę. Wydawnictwo Niezwykłe wydało wspaniałą opowieść. I ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem dla autorki, jak o sprawach bardzo poważnych pisze w bardzo lekki sposób. To jest dla mnie szapoba i ta książka trafia do mojej topki książek właśnie o takim wydźwięku życiowym, dlatego że niesie w sobie niebywale dużo mądrości i takiego innego spojrzenia na dotychczasowe problemy ludzi młodych, bo tutaj mamy do czynienia głównie z ludźmi młodymi, którzy mają 19-21 lat, więc dopiero wchodzą w dorosłe życie, ale jest to tak fajnie zrównoważone, że my tego w ogóle nie czujemy, a mam wrażenie, że to ta dorosłość w ich wykonaniu zyskuje zupełnie inny wymiar. Dzięki właśnie tej dojrzałości tych głównych bohaterów. I tak, kochani, myślę, że to będzie koniec tego filmu. Dajcie znać, czy Wam się spodobały takie jednoksiążkowe recenzje filmowe na tym kanale. A ja obiecuję się z Wami widzieć już w sobotę. Tymczasem zostawiam Was ze słoneczną pogodą. Korzystajcie z lata, bo słuchajcie, wróciło. Ja też za chwileczkę zmywam się i lecę do dzieci do basenu. Także tak, kochani, dajcie znać w komentarzach, co wyczytacie.
co wyczytaliście ostatnio, a co Wami bardzo wstrząsnęło. Ja jeszcze mam kilka takich pozycji, ale to na kolejne filmy zostawiam. Więc słuchajcie, napiszcie, co Wy tam macie dobrego, polećcie coś, czy też opiszcie mi swoje wrażenie, jeżeli czytaliście tą książkę. Bardzo chętnie poczytam wszystkie Wasze komentarze, a tymczasem trzymajcie się ciepło. Buziaki, pa!